Kto kocha swoją mamę, zostawia łapkę w górę, suba i dzwonek. A kto jej nie kocha, to niech tego nie robi. Z tego miejsca, jako że już byłem wywoływany w tym temacie publicznie, to tutaj też muszę ci powiedzieć, że prosiłbym cię, żebyś następnym razem nie wypowiadał się w taki sposób, bo ile możesz się na mój temat taki wypowiadać, bo wiesz, że masz tą swobodę, to jednak wiesz, że są też osoby, które są mi bliskie i wolałbym, żebyś tego nie robił. Maksim, tylko wiesz co, ja bym wolał, żebyś w tym momencie, wiesz, dżentelmena skali nie udawał. Ale ja nie mówię, że ci wypłacę liścia i nie. Dlaczego powiedziałem ty kurwo, bo ja tych słów użyłem i mi się wydaje, że bardzo. No to powiedz, dlaczego nazwałeś ją kurwą? Wiesz, znasz określenie słowa kurwa? Okay, no wiesz, co ono znaczy? No, Sergiusz. Kurwa to dziwka, tak? To zrobię ci spoiler, dobra? No, bo ja to powiedziałem dokładnie tak samo w filmie, który wychodzi za 5 minut. W momencie, kiedy ktoś jest, jeśli chodzi o internet, nikim i podpisuje się na jakiś projekt, potem z tego projektu odchodzi, sądzi się z firmą, która dała mu wszystko, która dała jej wszystko w tym wypadku, jeśli chodzi o internet, i potem za każdym razem wbijasz bileczki w daną osobę, kumpluje się z Justyną, która... Ja rozumiem, ona po pierwsze się z Justyną nie kumpluje. Ale, no dobrze, ale ja ci mówię o sytuacji sprzed roku. Kumpluje się z osobą, która bardzo dużo krzywdy wyrządziła osobie, która ją stworzył, a potem ma czelność dograć się do filmu i życzyć samych w porządku osób na swojej drodze, bo Lexi to zrobiła, dogrywając się na film urodzinowy Teamu X. I ja w tym momencie, jak ja zobaczyłem... Ten urodzinowy Stewarta, tak? Tak. Dobrze, to ja po kolei, okej? Okay? Po pierwsze, jeśli chodzi o sytuację agencyjną, nie znasz sprawy od końca, nawet na dobrą sprawę, do końca, nawet na dobrą sprawę ja jej nie znałem. Poznałem parę kolejnych aspektów niedawno i nie wszystko wygląda, jakby wiesz, i dobrze wiesz, dobrze też znasz Stewarta, Sergiusz, ale dobrze znasz Stewarta i dobrze wiesz, że nie wszystko też zawsze wygląda tak, jak Stewart mówi do końca i są, każdy medal ma dwie strony. Natomiast jeśli chodzi o film urodzinowy, nigdy nie zapomnę, jak byłem wkurwiony, w momencie, w którym Team X ją zaangażował do tego filmu, ponieważ oni ją poprosili, oni nie powiedzieli jej, że dodadzą ją do tego filmu. Ona miała wtedy dobre relacje ze Stewartem i ona normalnie rozmawiała ze Stewartem, dlatego złożyła mu te życzenia, a oni użyli tego w swoim filmie bez jej wiedzy. Proszę? To, że Stewart jest pogubioną osobą i możesz mu jednego dnia nasikać na mordę, on za dwa dni z tą normalnie rozmawia, to nie znaczy, że się dwa dni wcześniej dobrze zachowałeś. Oczywiście, że tak, ale to dlatego też nie możesz wnioskować z tego, co mówi Stewart, że to zawsze ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Że wszystko są. Jakby nieważne, po prostu określenie. Jak dla mnie słowo kurwa. Człowiekowi wszyscy zrobiliście, to też jest kurwa niesamowite, nie? Zaczyna się znowu. No co, zaczyna się znowu i zechnięcie. Poruszasz temat, na który nie jesteś przygotowany i nie jesteś. Nie, ale ja nie muszę się przygotowywać na temat, w którym nie mam sobie zbyt wiele do zarzucenia. To, że się projekt posypał, no posypał. W ogóle nie macie sobie nic do zarzucenia. Ale czemu ty teraz. Zobacz, jak wy żyjecie. Jeden dzień się wyzywacie, mówią wszyscy od ciebie. Ale ty to mówisz, Sergiusz? Raz się nie lubicie. Ktoś z kim. Ty jesteś generalnie. Ja cię traktuję jak swojego przyjaciela. Jesteś w stanie o mnie w internecie napisać, że jestem pierdoloną mędą. A teraz mówisz. Pagata jest dobra, Pagata jest zła. Lexi jest dobra, Lexi jest zła. To jest kurwa kółko. To jest takie kółko. Ale nie bądź hipokrytą, Sergiusz. Dobrze wiesz, powtórzę to po raz kolejny. Dobrze wiesz, że ja cię traktuję jak przyjaciela, a mimo wszystko jesteś w stanie napisać o mnie, że jestem fałszywą kurwą. No cóż, no nie jestem. I dobrze o tym wiesz, bo zawsze gdybyś się odezwał, możesz na mnie liczyć. I tak samo jak ja wiem, że mogę liczyć na ciebie. Ale kto o tobie mówi? Ty wielokrotnie się wypowiadałeś bardzo negatywnie na mój temat i a w tej chwili zarzucasz mi, że raz mówię to, raz mówię tamto. Mi też raz mówisz, że jestem twoim przyjacielem, a następnego dnia piszesz coś o mnie w internecie. Więc nie bądź w tym momencie. To znowu wiesz, piszesz coś w internecie. To kolejny raz są pomówienia. Co piszesz w internecie? No nie wyzywałeś. A kiedy mnie ostatni raz wyzywałeś w internecie? Bo jakbym szedł na Twittera, to pewnie tydzień temu. Mam na to dowody? No nie mam.
To jest takie kurwa lanie wody cały czas i nagminne. On powiedział, on ten, wy się lubicie, nienawidzicie, to wy macie problem w swoim życiu. Pogadamy po wizji. A, no to teraz pogadamy. No nie wiem, no, a o czym chcesz, jak chcesz kontynuować ten temat? Mogę z tobą rozmawiać. Nie no, macie cage, bijcie się, będzie fajnie. Jest to ochrona? Dobra. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie do Sergiusza? Wydaje mi się, że ten, nie? Że można zakończyć. Dobra. I dzięki za rozmowę. W kontakcie. Dobra. Zadzwonię do ciebie po. Jaki problem miał Team X? Drugi. Że ludzie powszechnie nie lubili Teamu X na samym początku. Kto mógł to zmienić? Jakiś taki naprawdę, jakaś petarda, jakiś taki mocny odcinek, gdzie rzeczywiście ktoś, kto w internecie jest szanowany i lubiany, mówi Team X jest spoko. Więc co zrobili? Nagrali film ze Stewartem, który już wtedy nie chciał działać w sieci. Zrobili mu teoretycznie niespodziankę na urodziny, żeby podziękować za wszystko, co robi. I jedną z osób, która mu dziękowała za to, że jaki to nie jest fajny, była Lexi. I tu dochodzimy do kluczowego momentu filmu, a mianowicie influencerzy, którzy składają życzenia Stewartowi na jego urodziny. Graja partii szachowej ze mną, bo nie poszło ci ostatnio z telegrami. Życzę wszystkiego najlepszego, żebyś był szczęśliwy, otaczał się dobrymi ludźmi, Bożego błogosławieństwa. I mam na ciebie. Żebyś znalazł i robił to, co kochasz i żeby ludzie cię doceniali. No i ogólnie... I w tym momencie, jak ja to usłyszałem, Stewart, i żeby ludzie cię doceniali, powiedziałem, ty kurwo. Doceniali. I mówi to Lexi, żeby go doceniali. Ty kurwo! I to był odruch bezwarunkowy w momencie, kiedy ja mam z tyłu głowy, że zniszczyli chłopowi wszystko. To były czasy pandemii, gdzie Stewartowi jeszcze padła siłownia, w którą miał dużo pieniędzy zainwestowane. I ogólnie jego taki projekt przyszłości, czyli wypromowanie, jak jeszcze mógł, i ułożenia tej influencerskiej ścieżki tym ludziom, no miał on już tak, powiedzmy, w taki management chciał przejść po tym projekcie. Gdy wszystko mu się w życiu sypie, jesteście kurwa w głównej mierze winowajcami tego, że chłop kurwa był w psychiatryku, ty mu nagrywasz życzenia, jeszcze jak macie między sobą sprawę w sądzie o to, że zły kontrakt z tobą podpisał i że ty jesteś duża gwiazda i że powinien cię nie wiem, więcej ci dawać pieniędzy, bo przecież tylko cię wypromował i jak to tak jest, powiedzmy, mieć 50% z czegoś, bo lepiej byłoby mieć 100% z niczego, to ty mu mówisz, żeby ludzie cię doceniali. I teraz jest pytanie do wszystkich, czy ja ją nazwałem kurwą, czy ja jej nie nazwałem kurwą? Czy jest to kurewskie zachowanie, czy jest to szlachetne zachowanie? I tu dochodzimy do końca. Dlatego ja uważam, że ona jest osobą fałszywą. Innego słowa nie jestem w stanie znaleźć na takie zachowanie. No to też się składa jeszcze kilka pomniejszych rzeczy. Tak jak wiecie, robienie z siebie takiej wannabe, przyjechałem ze Stanów. A to jest tylko image. To jest roleplay, to jest gra. To nie jest bycie sobą. Nie możesz mówić, porozmawiamy dzisiaj szczerze, a potem grać. Nie możesz udawać i zachowywać autentyczności. To się nie może wydarzyć. Odnośnie tego, że ona nazwała mnie pizdą w świecie, mnie to bardzo wczoraj oburzyło. Dlaczego? Bo ja z nią się widziałem dwa razy w życiu. Widziałem ją dwa razy w życiu na oczy. Pierwszy raz to właśnie ten słynny after, o którym ona w sumie zresztą sama mówiła, gdzie się nią poniekąd zaopiekowałem. Ja nie chcę za to żadnych kredytów,
Bo ja w momencie, kiedy widzę, że ktoś jest zagrożony, coś mi nie pasuje w czyimś zachowaniu, albo widzę, że coś się może wydarzyć, jeszcze jak ktoś poleciał z melanżem, że tak powiem, bo nie wiem, bo mało zjadł, cokolwiek, bo jest nieodpowiedzialny, nazwijmy to jak chcemy, to normalną reakcją jest takiej osobie pomóc. Ja potem z nią nie miałem żadnego kontaktu i następny raz, kiedy ja ją widziałem, wchodzimy do Ergo Areny, stoimy sobie w losowym miejscu i widzę, że idzie Lexi. I powiedziałem, jak się czujesz, czy jakiś taki zwykły small talk, no po prostu widzę kogoś, z kim rozmawiałem 2 tygodnie temu na głosówkach. A powiedziała, że wszystko spoko. Ja mówię, dobra, no to jak wszystko w porządku, no to chyba po walce trzeba będzie tego drineczka postawić. Coś się tam uśmiechnęła, poszła do ubikacji. Jeśli na podstawie tych dwóch zachowań, ktoś twierdzi, że jestem pizdą w świecie, więc no, ja bardzo często używam takich bardzo zrywczych komentarzy odnośnie niektórych sytuacji. Ja wiem, że nie jestem postrzegany przez ludzi jako osoba, która mogłaby pracować z dziećmi w klasie 1-6, bo mogłyby jakichś tutaj niecenzuralnych nawyków się nauczyć, ale ja kurwa przynajmniej nikogo nie gram. Więc no, możecie mnie nie lubić, możecie uważać, że to, co czasami mówię, nie jest odpowiednie. Ja powiem więcej, ja czasami też uważam, że to, co mówię, jest nieodpowiednie i dzień w dzień staram się być chociaż trochę lepszą wersją samego siebie. Ja wiem, że to brzmi jak jakiś darmowy coaching z internetu, ale mi się wydaje, że jakiś progres czynię. Czy jestem najlepszy na świecie pod względem zachowania? Na pewno nie jestem. Ale tak czy inaczej, pomimo tego, że czasami słowa, które są wypowiadane, są słowami, które w ludziach tak jakoś mocne emocje budzą i często negatywne, właśnie na podstawie takich 7-sekundowych shotów, bo nie znają całego zakresu. I jest mi to obojętne, bo niektórzy, którzy śledzą, którzy byli, oni wiedzą, do czego ja się odnoszę, ale potem na TikToku, potem na Twitterze Maji Staśko, potem w opinii czy w umysłach ludzi zostaje to, że kolejny raz Nitro powiedział coś brzydkiego na jakąś kobietę i w ogóle jak tak można i kiedy mu mordę obiją. Więc no, to by było na tyle. Nie wyciągałem nic, co by nie było publiczne. A mogłem. Jedyną rzeczą, która nie jest publiczna, to jest moja wiadomość życząca jej powodzenia w walce. Ja każdemu życzę powodzenia w walce. Jak Rafał Nix się bił z Isamu, życzę mu powodzenia w walce. Jak nieważne, kto z kim się bije. Ja nie muszę tej osobie kibicować, żebym życzył jej tego, żeby wchodziła zdrowa do klatki i wychodziła zdrowa z klatki. Żeby jak najlepiej się pokazała. A to, że ja bym chciał, żeby werdykt był na jedną albo na drugą stronę, to jest osobna para kaloszy. I owszem, na loży szyderców, pomimo tego, że chyba nawet klipu z tego nie ma w internecie, tylko to znowu jest ktoś powiedział komuś. Ja owszem, podczas ferworu kibicowania krzyknąłem, jedziesz z tą kurwą, bijesz. Każda osoba, która się o to obraża, nie widziała chyba loży szyderców. Najwięcej, że tak powiem, takich chamskich docinek, komentarzy, to my robiliśmy między sobą. Nasi najwięksi koledzy, którzy się bili, również dostawali punchy. Dlaczego? Bo taka jest konwencja. Taka była konwencja tej loży szyderców. Ja nie wiem, co mam jeszcze więcej powiedzieć. I to też jest niesamowite, bo ona podczas tego wywiadu mówi, no, że ja nie pamiętam, co ja do Natsu powiedziałam. No, że trochę mnie emocje poniosły. Bo ty wszystkie swoje brzydkie zachowania albo coś, z czego ciężko ci się wytłumaczyć, zasłaniasz się niewiedzą. Nie pamiętam, agencja, menadżer, inne osoby trzecie, bo nie jesteś w stanie się przyznać do zachowań, które nie są w porządku. Powiem więcej, Take Fan mnie upomniał po tym, mówi, nie mów tak do niej. I tak do mnie doszło, mówię, kurde, rzeczywiście nie powinno tak to wybrzmieć, ale to była taka... To był taki typowy doping stadionowy, gdzie nie zawsze jest kulturalnie.
wiecie, sędzia kalosz, sędzia pedał, sędzia cfel, sędzia kutas. No, wprowadzamy kulturę na stadionach. Wiecie, o co chodzi? No, może to nie było odpowiednie, ale wszystko inne jak najbardziej. I ja nie potrzebuję teraz bić piany kolejny raz na czynach dobrych, które zrobiłem i stawiać siebie w roli ofiary. Ale wy też tego nie róbcie. Wy też tego nie róbcie. Bo święty to kurwa nikt nie jest. Powinniście sobie wszyscy, a przede wszystkim ty Lexi, pomnik Stewarta postawić w domu. Bo gdyby nie on, to nadal byś była dziewczyną jak jedna z tysięcy, setek tysięcy, milionów.